Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa i Was, bo wierzę, że są to osoby w bardzo różnym wieku, powitać na webinarium o metodach aktywnego czytania. Ja nazywam się Aneta Derda, jestem w Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynatorką programu Poczytajmy, dzięki któremu możemy się tutaj dzisiaj spotkać. I dzisiaj mam nadzieję, że dosyć krótko, nie zamęczając Państwa i nie zamęczając młodych osób, które tutaj są, opowiem troszeczkę o tym, co można zrobić z książką i wokół książki, żeby się nie nudzić. Na stronie Poczytajmy jakiś czas temu umieściliśmy taką krótką publikację dla właśnie młodych osób z różnymi metodami aktywnego czytania. Tę publikację będziemy jeszcze rozwijać, bo niestety na razie nie ma ilustracji, ale jest dostępna do pobrania w PDF-ie na poczytajmy.co.org.pl. Na razie jednak opowiem Wam i Państwu, co możemy zrobić z książkami, żeby się nie nudzić, ale zanim przejdziemy, to ja mam ogromną prośbę, żeby każdy, kto może i zechce się podzielić, napisał, jaką książkę ostatnio przeczytał albo teraz czyta. Więc jeżeli jest coś takiego, z czym chcecie się podzielić, powiedzieć, co przeczytaliście, co czytacie w tej chwili, to zapiszcie. O proszę, już jest pierwszy tytuł. Ja się mogę podzielić. Wczoraj skończyłam czytać książkę pod tytułem Karol. Wcześniej ona była wydana jako Cena Soli. Jest Ania z Evonlea, jest Forever, Akademia pana Kleksa, są Kobiety buntowniczki. I ktoś 16 tomów Wojowników przeczytał? Matko, to jest imponujące. Filokot w drodze. Same dobre książki tutaj widzę, że się pojawiają. Dziedzictwo, tom pierwszy. Niech się stanie światłość. Zakłamane życie dorosłych. No tak, Dzieci z Bullerbyn. O, Pasztety do boju, to jest w ogóle rewelacyjna książka. I Marysia, jesteś w piątej klasie, aż do chmur. Słuchajcie, niesamowite tutaj tytuły się pojawiają. Widzę, że troszeczkę jest lektur, a trochę jest takich książek, które po prostu czytamy dla przyjemności. Super. Zapisujcie, niech to też będzie takie miejsce wymiany inspiracji, którym możemy sobie podejrzeć, co inni mają teraz na półkach czy przy łóżkach. I troszeczkę o tym będziemy opowiadać. Ktoś też czytał opowieści z Narni, ja też i kocham opowieści z Narni. Natomiast, oj, coś muszę zobaczyć. Tak, co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj około 60 minut, może uda mi się troszkę szybciej. Opowiem Wam, czym jest aktywne czytanie i czy w ogóle można czytać nieaktywnie. I jakie te metody aktywnego czytania są? Nie opowiem o wszystkich możliwych metodach, bo jest ich bardzo dużo, ale myślę, że kilka z nich może Wam się spodobać, dlatego że to są takie metody, które angażują ręce, umysł, wymagają tego, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na książkę albo troszkę się tą książką pobawić. Morderstwo na Sekwanie, Eliza Latarska napisała, Eliza napisałaś, nie znam tego. Chyba w takim razie muszę nadrobić. Więc przejdę do prezentacji. Niestety tutaj jesteśmy na click meetingu, on nie pozwala za bardzo na dużo jakichś takich interaktywnych rzeczy, więc dzisiaj po prostu pozwolę sobie więcej mówić. Natomiast chciałabym, zanim powiem Wam, czym jest aktywne pytanie, czytanie, chciałabym Wam pokazać tę ilustrację. Być może dorośli niektórzy ją widzieli. To jest zdjęcie książki i to jest odpowiedź na pytanie, które, jeżeli ktoś sobie takie pytanie zadawał, czy można pisać i mazać po książkach? Można. Może. No, generalnie.
Książki są narzędziem pracy i tylko po swoich, nie po bibliotecznych i nie po pożyczonych. I tak, żeby dało się je czytać, to co jest na zdjęciu, to jest książka, początek pierwszego rozdziału książki pod tytułem Duma i uprzedzenie Jane Austen, a notatki robił drugi wybitny pisarz, tak właśnie po własnych tylko książkach. Drugi wielki wybitny pisarz, Władimir Nabokow. I on w ten sposób wszystkie swoje książki traktował, robił notatki, rozpisywał. To, co mu się nie mieściło w książce, w notatkach, to jeszcze w notesach umieszczał. I z tego powstawały różne eseje i inne książki, dlatego że on każdą rzecz, każdą najmniejszą rzecz uczył się, najpierw się uczył, a potem już po prostu analizował w tych książkach, porównywał, sprawdzał, czy fakty w książce się zgadzają, jak to było w innych książkach. Jeżeli coś mu się skojarzyło, to sobie też to z boku zapisywał. Teraz mamy o tyle prosto, że są te małe przyklejane karteczki, którymi można sobie różne rzeczy zaznaczać i nie trzeba długopisem czy ołówkiem zaznaczać, ale jeżeli ktoś was goni, że własne książki powinny być czyste i proste i nigdy nie używane, no to myślę, że akurat własne nie muszą. I na tym właśnie polega troszkę aktywne czytanie, dlatego że kiedy czytamy, angażujemy się całym, nie tylko swoje emocje, ale też zadajemy sobie różne pytania, działamy, sprawdzamy, analizujemy, szukamy powiązań z innymi książkami, kojarzy nam się z czymś ta książka, przypomina nam inną książkę, albo film, albo w ogóle jakieś wydarzenie z życia. Bawimy się trochę wokół tej książki, wymyślamy sobie różne rzeczy, czasem sobie wymyślamy, że w ogóle to zakończenie, czy jakaś część książki jest do niczego i trzeba by to zrobić lepiej. No, dzięki temu powstały wszystkie fanfiki, które pewnie część z was chętnie czyta, ale też jeżeli książka jest wyjątkowo dobra i macie komu polecić, to mówicie, słuchajcie, to musicie przeczytać, bo to jest ekstra. Są tacy, którzy sobie zaznaczają swoje ulubione cytaty albo je wypisują. I to też jest bardzo pożyteczne, bardzo przyjemne i to też jest aktywne. Wszystko aktywnym czytaniem jest tak naprawdę w skrócie wszystko to, co robimy poza tym, że błądzimy wzrokiem i próbujemy dobrnąć do końca. Dlatego jeżeli tylko analizujecie, staracie się wymyślić coś wokół tej książki, wyobrażacie sobie, że wy jesteście w tej książce, albo myślicie sobie, dlaczego ta książka jest beznadziejna i co mi się w tej książce nie podoba i dlaczego mnie bohater denerwuje, to już jest element aktywnego czytania i takiego czytania właśnie wam życzę, żebyście się nie tylko zgadzali z książkami, ale przede wszystkim, żebyście się z tymi książkami kłócili, żebyście szukali tego szerszego kontekstu, dlaczego ta książka jest jaka jest, dlaczego ją napisano, czy w tamtych czasach, kiedy była napisana, można było ją napisać inaczej. I to dotyczy lektur, ale nie tylko. Ja dzisiaj poszłam na łatwiznę, muszę się przyznać, ponieważ nie możemy porozmawiać, to pomyślałam sobie, że czy w moje przykłady, które wam dzisiaj podam na podstawie książek, o których mam takie podejrzenie, że je znacie, dlatego że albo są powszechnie znane jak powiedzmy Harry Potter, albo są znane, bo są z listy lektur. Ale oczywiście dobór lektur jest kwestią problematyczną i wierzcie mi, jeżeli wy się z jakąś książką w szkole męczycie, to mogę wam spokojnie powiedzieć, że nauczyciele też pewnie się z tymi książkami męczą i nauczycielki. Bo nie wszystkie książki, które są w kanonie lektur, nauczyciele uważają, że powinny być w tym kanonie lektur i wręcz przeciwnie, część z tych książek chętnie by zamienili na coś innego, ale nie mają takiej możliwości. Więc jak już te książki tam są, pan minister już idzie z pomocą. Ja chyba nie o takiej, tak, my chyba wszyscy nie o takiej pomocy właśnie mówiliśmy, raczej chcieliśmy odchudzić i uwspółcześnić i wyrzucić te książki, które są nieaktualne troszkę, nie za dobre literacko, takie też są na liście lektur, ale właśnie, ale takie są i musimy przebrnąć. Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które czytają książki, których nie muszą czytać. Muszę wam powiedzieć, że nie wszędzie tak jest.
To znaczy, są szkoły w innych krajach, w Polsce nie ma takiej możliwości, w edukacji formalnej. Są szkoły, które nie mają w ogóle list lektur. I tak na przykład jest w systemie fińskim, który zakłada, że w ogóle nie trzeba robić jakiejś listy lektur, bo przecież nauczyciel czy nauczycielka, który uczy literatury, wybierze i tak te najlepsze książki, które naprawdę warto przeczytać, więc nie trzeba narzucać z góry, no bo przecież nauczyciele się na tym znają, będą wiedzieć, co dobrego wybrać. Czy Anna Ruka czytać, czy nie? No moim zdaniem nie. Pani Jolu, bo ja się. Bo Anna Ruk w ogóle jest złą książką i jest książką napisaną przez człowieka, który nigdy nie był w tym miejscu, gdzie się rozgrywa akcja Anna Ruka, nigdy nie dotarł na Grenlandię, przekręcił imię i to nie jest historia i w ogóle tak, znaczy historia tego bohatera jest przekręcona. Imię jest słowem obraźliwym w grenlandzkim i w ogóle, no właśnie. Właśnie i są tutaj także w innych krajach jest tak, że na przykład jest jakaś pula książek, które można przeczytać, ale nie trzeba. Są takie kraje, gdzie takiej puli książek w ogóle nie ma, a i tak przecież są takie książki, które gdzieś są znane, bo nauczyciele chcą je pokazać, dlatego że to są po prostu wyśmienite książki i albo na przykład bardzo ważne dla kultury. Więc myślę, że gdyby u nas skasowano kanon książek, to nauczyciele i nauczycielki i tak wam pokazaliby, trochę przeczytali z wami Pana Tadeusza. No właśnie, Marysia tutaj pisze, że jest w edukacji i może czytać co tylko chce i kiedy chce. I Marysiu, muszę ci przyznać, że ja cię straszliwie zazdroszczę, bo ja w ogóle kocham edukację domową i jestem jej wielką fanką. Więc cieszę się, że jesteś z nami bardzo. Tak, plus edukacji domowej jest taki, że chociaż pewnie też trzeba potem zaliczyć egzamin z tych podstawowych lektur, ale jak można mieć więcej czasu, żeby czytać coś przyjemnego i czytać tylko te lektury podstawowe, to też jest to jakaś duża przyjemność. A wiem, że osoby w edukacji domowej czytają na ogół więcej i chętniej, bo mają na to czas i przestrzeń. My tutaj jesteśmy z okazji programu Poczytajmy, więc ja teraz sekundę powiem też dla tych osób, które w programie Poczytajmy nie są. Czym jest program Poczytajmy? W programie do tej pory były spotkania do zeszłego roku, do tego roku były spotkania tylko dla nauczycieli. W tym roku udało nam się zrobić właśnie kilka spotkań też dla uczniów, dlatego strasznie się cieszę, że mogę się z wami tutaj spotkać. I do tej pory kluby czytelnicze u nas w programie działały tak jak na zasadzie wolontariatu. Czyli grupa osób spotykała się po to, żeby wybrać, wymyślić jakąś zabawę, znaleźć jakąś ciekawą książkę i przeczytać ją młodszym dzieciom. I drugą takim zadaniem, które miały też, poza tym, że czytają i czytały młodszym dzieciakom, co jest super ważne, bo dla dzieciaków jest to zawsze wielkie wydarzenie i krzewi się, uczy się innych, że warto czytać i że to w ogóle jest bardziej wartościowe czasem, kiedy czyta ktoś niewiele starszy niż jak czytają znowu dorośli. Więc to, co robicie, jest niesamowite. Oprócz tego jeszcze organizowaliście i organizowali poprzednicy wasi różne akcje czytelnicze zachęcające właśnie do czytania. Ponieważ wszyscy siedzimy teraz, większość z nas przynajmniej siedzi w domach i znowu jest to wszystko utrudnione, to zachęcam Was do tego, żeby jasne, myśleć cały czas o tym, co zrobić dla młodszych dzieci, bo one tego potrzebują. Część z nich jest po prostu potwornie samotna i jeżeli coś dostaną od Was w ramach wolontariatu klubowego, to będzie super. Ale oprócz tego chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście rozmawiali o książkach dla siebie. I być może w ogóle ten nawyk wam zostanie. Klub czytelniczy nie jest w ogóle pomysł tylko dla młodych osób.
To jest taki pomysł, który w ogóle wyszedł dla dorosłych. To był pomysł, kiedy że osoby się spotykają z konkretnym tytułem, albo z jakąś konkretną książką, rozmawiają o tej książce, umawiają się na konkretny dzień, konkretną godzinę i razem się widzą i mówią: teraz będziemy gadać o tym i o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba, czy warto, czy nie warto. Dyskutują, ale też się bawią. I tutaj to, co macie na zdjęciu, ktoś się widziałam na czacie, zapytał, czy ten w środku to Harry Potter. To jest klub czytelniczy z Wielkiej Brytanii, który bardzo prężnie działa, ma swoją stronę internetową i spotykają się ludzie regularnie i tutaj sobie po prostu bawili się też w, no nie wiem, czy w tym przypadku można powiedzieć cosplay. No, pewnie tak. Przebrali się za bohaterów i bohaterki Harry'ego Pottera po prostu. Część osób, która tam jest w tym klubie, to są osoby dorosłe, część to są nastolatkowie. I po prostu zrobili sobie dodatkową taką przyjemność, kiedy się spotkali, nie tylko rozmawiali o samej książce, ale też całą tutaj imprezę zorganizowali wokół tego. Więc są oczywiście takie osoby, które Harry'ego Pottera kochają i bardzo, bardzo to szanuję, ale jest też cała masa innych książek, wokół których można się spotkać i wokół których rozmawiać. Więc te osoby, które tutaj macie na zdjęciu, to są osoby poprzebierane, które po prostu same zrobiły dla siebie kostiumy. I teraz co innego można zrobić w klubie czytelniczym? Klub czytelniczy w ogóle ma zachęcić do tego, żeby coś razem czytać. Tutaj to, co wam napisałam, co macie widoczne na prezentacji, to są takie pomysły, których nie trzeba wdrażać w życie, ale mogą ci zafunkcjonować. Na przykład to 52, czyli zaczyna się niedługo nowy rok, ma 52 tygodnie i zachęcamy się do tego, żeby przeczytać w ciągu roku 52 książki. Wtedy w klubie czytelniczym możemy sobie te książki pokazać, ale może to być też nasze własne wyzwanie. Część osób tak robi, że zaczyna rok od tego, że potem sobie gdzieś wrzuca, czy na kartkę, czy w internet kolejne tytuły, czy okładki książek, które właśnie przeczytał. Aż 100 książek, aż 100 najlepszych książek, to jest 100, tutaj to, co jest, to jest na zdjęciu, to jest zdjęcie komercyjne, to jest zdrabka, którą można kupić ze 100 najlepszymi książek, które należy przeczytać przed śmiercią. Natomiast moją propozycją dla Was jest zrobienie wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, to czy 50, czy 20, to już jak wolicie, najlepsze książki, które waszym zdaniem powinno się przeczytać przed ukończeniem szkoły. I polecić sobie zaraz przed śmiercią ktoś napisze. Nie, nie zaraz, można to sobie 100 książek spokojnie rozłożyć w czasie. Myślę, że nie trzeba od razu. Myślę, że część osób właśnie czyta też dużo więcej. W gruncie rzeczy, jak ktoś ma zapał do czytania, to 100 to nie jest bardzo dużo. Myślę, że na regale za mną jest sporo więcej. Pewnie nie wszystkie by Wam się spodobały, więc możecie wybrać własne zdecydowanie i zrobić sobie taką listę, wspólnie polecić, które rzeczywiście warto. Cosplay czy kostiumy to jest dla tych, którzy lubią angażować się plastycznie, dlatego że wtedy można się przyjrzeć detalom, zobaczyć, sprawdzić w książce czy w ekranizacji, jak coś było zrobione, czy to było łatwo założyć, czy nie. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi książki fantastyczne albo historyczne, to stroje mogą być niezłym wyzwaniem. A teraz, jeżeli jest się w domu, może być to coś, co gdzieś zajmuje czas. Śniadanie mistrzów to jest taki pomysł, który wziął się z dawnego takiego mojego pomysłu na świętowanie dnia, w którym Alicja wpadła do króliczej nory. Bo takie dni mają, różne dni literackie mają swoje święta. Są święta Star Warsów, święta różnych książek, bohaterów książkowych. To są czasami święta międzynarodowe.
I niektórzy ludzie wtedy właśnie organizują sobie albo wspólne czytanie, albo to, że tego dnia się przebierają za bohaterów i spotykają właśnie, czy w klubie książkowym, czy przez internet, czy w ogóle czasami lepiej sobie zaaranżować i przyjemniej takie wspólne śniadanie zamiast zwykłej lekcji, jeżeli ktoś ma teraz lekcję przez internet. Więc tutaj to jest jeden z takich pomysłów, kiedy można się zabawić, odegrać jakieś sceny. Wszystko to jest pomysł na wymienianie i na szukanie książek wszystkich na jakiś temat, albo wszystkich z świnią w tytule. Ile znacie książek ze świnią w tytule? Albo gdzie się pojawia wąż. I wymyślanie, generowanie tego, wyrzucanie z siebie kolejnych tytułów sprawia, że w ogóle sobie przypominamy książki, których nie znamy, poznajemy, ale też sprawdzamy, czy warto je poznać, a czasami jest to po prostu dobra zabawa. Można pisać oczywiście bloga wspólnego o tym, co czytacie, jak czytacie, czy wam się to podobało, czy nie. Można pisać fanfiki, które są niesamowicie popularne. O, widzę, świnia, opas, świnka, Pepa, trzy świnki. Proszę bardzo. Tutaj mamy i prowadzenie własnych fanfików, czy czytanie tego, jak są tworzone, ale też na przykład nagrywanie audiobooka. To jest też jedno z zadań w programie Poczytajmy dla chętnych. Natomiast audiobook, na przykład w formie takiej, żeby skrócić tekst, a zanalizować, zastanowić się, jak coś powinno być powiedziane, to też jest coś, co zmusza Was do tego, żeby troszeczkę spojrzeć na daną książkę inaczej, przyjrzeć się szczegółom, albo przyjrzeć się rzeczom, które może nie są zbędne, nie są konieczne, jeżeli chcemy daną książkę troszeczkę okroić. Tak samo jest, jeżeli ktoś chce na przykład zrobić film. Proste filmy poklatkowe można zrobić po prostu ze zdjęć, z podstawowym programem montażowym, który jest w komputerze. Muszę wam powiedzieć, że pierwsze ekranizacje książek, jakie powstawały jak powstało kino. Czyli mamy XIX wiek, kino czarno-białe, zupełnie inne niż teraz, i wielkie ekranizacje książek były bardzo krótkie. Na przykład Anna Karenina, która normalnie ma wielkie tomy i jest grubą książką, trwała 9 minut. Po prostu tak skracano. Może to nie były arcydzieła literatury, znaczy arcydzieła kinematografii, ale starano się takimi narzędziami, jakie miano wtedy, przedstawić najważniejsze rzeczy. I więc tutaj można coś na przykład spróbować zrobić krótką własną ekranizację. To nie musi być zagrane, mogą być ludziki Lego, figurki Schleicha, cokolwiek, co kto akurat ma w domu. Niektórzy robią z modeliny czy z plasteliny, wymyślają, można dodać własne napisy czy jakieś efekty i zrobić sobie, czy nawet zrobić to za pomocą, nie wiem, wycinków z gazet. Tak? Nie chodzi o to, żeby robić duży tutaj nakład finansowy, dużo za to płacić. Tak, Anna Karenina, ekranizacja 9 minut i takich filmów powstawało mnóstwo. Myślę, że wiele z nich jest dostępnych na YouTubie, bo to są książki, to są filmy, które są bardzo, bardzo stare i one są generalnie dostępne w tej bazie darmowych dzieł kultury. Nie ma już do nich praw autorskich. Co można zrobić, żeby zachęcić innych do czytania, żeby oni coś robili? To zdjęcie to jest zdjęcie komercyjne z firmy, która nad wyraz, która pracuje sprzedaje różne gadżety z różnymi pisarzami. Tutaj mamy Mickiewicza i Słowackiego, którzy oczywiście się nie cierpieli i wszyscy wiemy, że oni ze sobą nie przepadali. Wszyscy w sensie, którzy już dotarli do epoki romantyzmu z opowiadami. Natomiast co możemy? Mamy na przykład gdzieś w szkole, jeżeli jesteśmy w szkole, albo w ankiecie zrobić, kto jest lepszy?
No tutaj Mickiewicz czy Słowacki. Zawsze jest Team Mickiewicz i Team Słowacki. Ja jestem Team Słowacki, nie lubię Mickiewicza. Ale Słowacki też był wariatem. Znaczy oni obydwaj byli trochę szaleni, nawet jak na tamte czasy. I tutaj, ale im osoby mogą głosować. Ale czy może to być. To mogą być bohaterowie książek, które wy znacie i lubicie. To mogą być pisarze, którzy wy znacie i lubicie. Sobie tak, Łukaszu, to nie bywa. No, byli dosyć specyficzni, o tak. I mieli naprawdę takie historie, których nie mam za sobą, które się nie mieszczą na lekcjach polskiego, nawet nie zawsze w liceum. Ale za to są te najlepsze historie. Warto poczytać. Albo się gdzieś dowiedzieć więcej o nich. Generalnie ci pisarze na ogół, którzy wam się trafiają w szkole, nie byli aż tak nudni, jak my, bo ja też uczyłam przez wiele lat, jak my w szkole to przedstawiamy, kiedy się ograniczamy do tego niezbędnego minimum. I teraz mamy cała książka w jednym memie, tak? Na pewno w internecie część z was się dawno spotkała z memami, z generatorami memów, jak je prosto zrobić. Dlaczego to jest może aktywizować? No, dlatego, że po prostu zmusza do tego, żeby wybrać coś, co jest bardzo charakterystyczne dla tej książki. Jeżeli coś będzie niepasujące, to mem będzie zupełnie niezrozumiały, nieśmieszny. Nie wiem, czy wiecie, ale memy są uznane za przedmiot badań naukowych, więc to jest w gruncie rzeczy poważna dawka informacji, którą się analizuje na uczelniach. Zacznij dzień od wiersza. Marysiu, nie wiem, czy zdążę powiedzieć, jakie są moje ulubione książki, ale jeżeli zdążę i będzie na to czas, to z chęcią opowiem, bo mam ich sporo. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do Zacznij dzień od wiersza. To jest taka akcja, która zwraca. W ogóle mało czytamy poezji. Nie tylko jako Polacy, czy jako młodzi dosyć ludzie, czy wy jako młodzi ludzie, a ja starsza osoba, ale generalnie poezja jest uznawana za dosyć trudną. Zacznij dzień od wiersza, to był taki pomysł, który powstał parę lat temu, zachęcający nauczycieli i nauczycielki różnych przedmiotów do tego, żeby razem z uczniami zaczynali dzień od wiersza. Niekoniecznie, żeby to właśnie nauczyciel czy nauczycielka ten wiersz wybierali, ale żeby każdy, kto ma ochotę, przeczytał jeden wiersz, żeby dać sobie ten czas na zamyślenie się. Ten wiersz mógł być zabawny, mógł być śmieszny, mógł być głupi, mógł być bardzo poważny, mógł być smutny, ale pozwalał troszeczkę inaczej spojrzeć na swój dzień. A drugim takim sposobem na czytanie w szkole jest czytanie bostońskie. Czytanie bostońskie wymyślono oczywiście daleko od Bostonu, ale ponieważ w Bostonie to wprowadzono, Amerykanie bardzo lubią, żeby to wszystko było, jak już jest u nich, to żeby było ich. To się tak przyjęło. To jest podzielenie dnia na dwie części. W pierwszej części nauczyciel lub nauczycielka czyta fragment jakiejś książki. W drugiej części, no potem są normalne lekcje, ludzie się spotykają, a w drugiej części dnia jest czas na to, żeby móc czytać. I to jest normalny czas lekcji. Każdy może wyjąć taką książkę, jaką chce, ale nie może to być Facebook. I nie może to być właśnie przespanie się, tylko to jest czas na to, żeby czytać. I co się stało, kiedy wprowadzono w niektórych szkołach czytanie bostońskie? Pierwszą taką rzeczą, którą zauważono, to to, że w ogóle więcej ludzi czyta i więcej książek wypożycza z biblioteki. Ale drugą rzeczą, którą zauważono, to to, że jest mniej przemocy w szkole. To znaczy, fakt, że ludzie dają sobie przestrzeń na to, żeby nie pędzić z lekcji na lekcję, nie walczyć o kolejne oceny, tylko mieć czas na to, żeby posłuchać książki jakiejkolwiek i przeczytać książkę, jakąkolwiek, własną,
sprawiał, że gdzieś nawet te osoby, które miały dużo problemów z emocjami, wyciszały się. Myślę, że w ogóle takie danie sobie chwili na to, żeby przeczytać chociaż przez kilka minut coś w takim pędzącym dniu, bo wy też macie bardzo czasami trudne, pędzące dni, to jest bardzo ważne i może być bardzo cenne. Tutaj już ktoś zapytał z LARPami RPG. To są rodzaje gier, gdzie odgrywamy role. Powstają bardzo duże. Jeżeli uda nam się kiedyś, to na pewno chcielibyśmy taką grę dla Was przygotować. Mamy też w Centrum Edukacji Obywatelskiej osoby, które się tym zajmują, i to są fantastyczne pomysły. Ale właśnie tutaj w LARPach i w RPG jest cały taki nurt osób, które odgrywają wymyślone gry na podstawie książek. I opisują całe historie, czasami najlepiej oczywiście, jak to są kryminały, ale niekoniecznie, gdzie właśnie mogą się w role różnych postaci książkowych wcielić. Tak, to też jest oczywiście, to ktoś pisał, czy Dungeons and Dragons, tak. Może być bardzo popularne, zwłaszcza w Polsce też już bywa to popularne, zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie jest taki bardzo ciekawy cykl kryminałów, czy w Poznaniu, ale w wielu miastach i nie tylko są spacery turystyczne szlakiem książki. Więc tutaj bardzo polecam też taką formę, gdzie by sobie przespacerować nawet swoim własnym miastem, ale z jakąś ciekawą książką w ręku i przejść ten szlak, który gdzieś tam bohater czy bohaterka pokonuje. No i są jeszcze takie proste działania, jak na przykład uwolnić książkę, czyli nie wyrzucam książki, nawet jej nie sprzedaję, tylko w szkole czy gdzie indziej zostawiam ją, tak żeby ktoś inny mógł sobie wziąć. I ten ktoś może też zostawić swoją własną. Ta akcja Uwolnij książkę to była też taka akcja, która się pojawiała w różnych przestrzeniach miejskich i można było sobie znaleźć książkę przy restauracji, przy sklepie, na przystanku autobusowym i gdzieś się potem uwolnić dalej, nie zatrzymywać dla siebie, tylko przeczytać i puścić dalej w obieg. Można też oczywiście robić własne gry terenowe, własne gry planszowe. W internecie też, żeby nie było bardzo źle, są gry terenowe i gry typu, że musimy się uwolnić z jakiegoś pomieszczenia, tak zaprojektowane, żeby móc je zagrać w domu. I więc można czasami się pocieszyć w ten sposób, jeżeli nie możemy za dużo wychodzić. To jest jedna część. Druga część to, że my tę książkę musimy jakoś zrozumieć i czasem zanalizować. Tak, można zrobić escape roomy w domu. I to, co tutaj jest przed wami, to jest sketchnote, czyli notatka wizualna. Ja mam gdzieś nawet, tutaj mam informacje, jak linka do prostego wyjaśnienia, jak robić notatki wizualne, i w ogóle nie należy się przejmować, że ta notatka wizualna tutaj jest jakaś szczególnie ładna lub nieładna, bo to w ogóle w notatkach wizualnych nie chodzi o to, żeby one były eleganckie i nie trzeba umieć rysować. To jest bardzo. Gdzieś mam problem z wrzucaniem na czat, więc postaram się w takim razie, jeżeli mi na czat teraz nie chce wskoczyć, no to w takim razie ja postaram się pod nagraniem wszystkie linki umieścić. Nagranie z tego webinaru będzie na stronie Poczytajmy i na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej i pod nagraniem po prostu umieszczę wszystkie możliwe linki. Tutaj jest zrobiona przez jedną z nauczycielek, która w ogóle się tym zajmuje, taka notatka rysunkowa, gdzie rozpisujemy sobie różne części. I teraz, dlaczego w ogóle jest pomysł na to, żeby robić mapy myśli czy notatki wizualne? Dlatego, że mózg, największy obszar mózgu zajmuje się przetwarzaniem obrazów. Wy też, tak samo jak moje pokolenie też już, więcej operuje obrazami, ikonami niż słowem pisanym.
Dlatego notatki wizualne czy mapy myśli czasami o wiele lepiej niż zwykłe notatki pomagają. Nie każdemu. Są takie osoby, które po prostu lubią i potrzebują robić notatki. I to też jest super, ale jeżeli na przykład dla kogoś notatka taka zwykła nie jest dobrym rozwiązaniem, czy nie jest zbyt jasna, no to wtedy bardzo takie notatki wizualne pomagają, nie tylko właśnie wzrokowcom, ale też takim osobom, które muszą zaangażować się, żeby zrozumieć w rysowanie. Ja na przykład jestem taką osobą, która na wszystkich spotkaniach ważnych w biurze czy gdziekolwiek rysuje, bo jak rysuję, to zaczynam lepiej rozumieć, lepiej słyszeć i zawsze w szkole na mnie krzyczano, że znowu rysuję na lekcji, a to był jedyny mój sposób, żeby móc się skupić. Więc pewnie są tacy, którzy też tak mają i dla nich na przykład robienie takiej notatki wizualnej może być bardzo pomocne, albo mapy myśli, albo labbooka. To jak zrobić dobrą mapę myśli czy labbooka, to też umieszczę linki do tego pod nagraniem. I aha, tutaj jeszcze są wieże i szkatułki, o których nie powiedziałam, czyli każdy sposób, czy za pomocą Lego, papieru, kulek z papieru, czegokolwiek, pudełek, czegokolwiek, co pomaga, żeby móc sobie zapisać na najmniejszym, czy albo na tym, co które jest będzie podstawą waszej wieży, to co jest absolutnie najważniejsze w książce. I dodawać kolejne. Tak naprawdę najlepsze jest do tego typu, jeżeli ktoś chce zrobić z klocków, Duplo albo Mega Bloks, jak ktoś ma jeszcze małe Lego, też się przydaje. Duplo jest świetne, bo jest większe, więc można ponaklejać sobie kartki z jakimiś napisami i ustawiać, angażować inne obszary mózgu do tego, żeby móc się zastanowić, co jest ważne, a co nie. Więc tutaj można sobie w ten sposób też pomóc w myśleniu i analizowaniu książki, po to właśnie, żeby nie przelatywać tylko książki wzrokiem, ale zatrzymać się na tym. I tutaj jest zdjęcie też jakiegoś prostego labbooka zrobionego przez osobę z 6 klasy. To akurat jest drukowane, ale te formy labbooków mogą być bardzo różne, więc tutaj też filmik do tego, jak zrobić labbooka, na pewno wam pod filmem umieszczam. Jeszcze coś mi się... Aha. Jeżeli to sketchnoty i mapy myśli można używać, są dobre do używania, jeżeli chcemy całość książki ogarnąć, ale też na przykład sobie jakąś fajną scenę czy ważną scenę opisać. Jeżeli chcemy uchwycić na przykład nastrój jakiejś książki, albo jakaś scena nas zaciekawiła czy zafascynowała, możemy wykorzystać do tego też właśnie Lego. Lego jest świetne do robienia ilustracji. I wcale tutaj na zdjęciu jest Lego, które zrobione tak, żeby przypominało Alicję w Krainie Czarów, ale ono wcale nie musi tego przypominać. Może być kompletnie abstrakcyjne. Chodzi o to, żeby swoją wyobraźnią tak przetworzyć jakąś scenę, żeby móc ją poukładać za pomocą klocków. Wtedy wasz mózg troszeczkę inaczej odbiera książkę, pozwala wam się skupić na takich rzeczach, które do tej pory wam na przykład nie przyszły do głowy, czy nie zastanawialiście się nad tym. Albo pokazać taką scenę, która jest jakoś dla was istotna. Więc to jest scena z Lego z Alicji. Obok jest zrobiona między książkami diorama. To jest diorama, czyli jakiś przestrzenny obraz. On może być robiony z pudełka po butach, może być robiony z puszki po cukierkach, po ciastkach, z czegokolwiek, można zrobić samemu. Znaczy, to nie musi być bardzo artystyczne, ale pomaga wam pokazać jakąś scenę, zastanowić się, jak w ogóle wyglądało miejsce. I są fantastyczne dioramy, które pokazują
ogromne sceny filmowe czy literackie, a są też takie malutkie, skromne, gdzieś w Puszce po Landrynkach, przedstawiające, nie wiem, chatki hobbitów, sceny z Wiedźmina. Coś, co właśnie nie musi być bardzo artystyczne. Jeżeli ktoś ma talent artystyczny, to jest to super, ale jeżeli nie ma, to też jest to super, bo pomaga po prostu zastanowić się i pokazać, jak my widzimy tę książkę, jak my tę książkę czujemy. Mamy też tutaj ta książkę, ta kartka z namiocikiem, to jest kartka typu pop-up, czyli mamy kartkę złożoną, otwieramy i coś tam wyskakuje. Czyli też możemy się zabawić w ten sposób, żeby jakoś wizualnie fragment książki poczytać. Czy zamiast czytać się bawimy? Nie, ja myślę, że my bawimy się czytając. To znaczy, czytamy i robimy coś z tą książką, pozwalamy, żeby ta książka też żyła sobie trochę własnym życiem w nas, bo przeczytać i odłożyć książkę na półkę i zapomnieć o niej, przy dobrych książkach i tak się to nie oddaje, i tak tą książkę potem niesiemy z sobą. Przy złych książkach rzeczywiście nie warto. Przy trudnych książkach i tak trzeba się zatrzymać, żeby zrozumieć. I nieważne, czy ma się 10, czy 15, czy 40 lat, zawsze się trafia na taką książkę, nad którą trzeba troszeczkę dłużej posiedzieć, żeby w ogóle zrozumieć, o co w niej chodzi. Czasami powiązanie między bohaterami, czasami jest to jakiś esej, który jest trudny i wymaga już jakiejś wiedzy. Dlatego bardzo dobrze jest sobie móc to jakoś zwizualizować w prosty sposób. Czy chatka Bilba była w ziemi? Łapię. Była w ziemi. To się nazywa ziemianka. I też część osób używa narzędzi STEM, czyli narzędzi typu takich, które uruchamiają nasze myślenie matematyczne, techniczne, informatyczne i pozwalają inżynieryjne. I dzięki temu możemy sobie, na przykład tutaj ktoś spróbował zbudować piramidę chyba z zapałek albo czegoś podobnego, natomiast pozwala sprawdzić i na przykład jak rozwiązywano są tu problemy techniczne, technologiczne w różnych książkach. Jak w dawnych czasach żyło się, czy to było proste, czy można, jak to było zrobione. I jeżeli ktoś lubi od strony technicznej zastanawiać się nad książkami, na tym, jak coś było zbudowane, jak coś jest zbudowane, dlaczego tak działa, to przy książkach też można się tym bawić, też można się tym zająć i to też jest tak samo wartościowe. Daje nam jakiś inny obraz, w ogóle inne spojrzenie na to. Kolejną częścią to jest, poza tym, że musimy zrozumieć całość, to musimy jakoś umieć scharakteryzować czy opisać bohatera lub bohaterkę. Tutaj mamy, no mem to wiadomo, już mówiliśmy o generatorze memów. To jest karta z talizmana. Jasne, to jest karta z talizmana, ale nie jest to prawdziwa karta z talizmana, skoro już Lena o tym napisałaś. To jest karta wygenerowana z generatora kart do talizmana, gdzie można sobie absolutnie dowolną kartę zbudować. Tutaj akurat wrzuciłam z Kawińskiego. Kto czytał Latarnika i kto pamięta, ten wie. Nie każdy zna talizman, grę Magię i Miecz, czyli talizman, ale ci, co znają, polecam serdecznie. Natomiast generalnie robienie kart postaci zmusza do tego, żebym wybrać to, co jest w tej postaci najważniejsze. Jak wyglądała, jak się zachowywała, jakie miała cechy charakteru, osobowości, jakie były jej mocne strony, albo jakie słabe. No, w przypadku Skawińskiego, no czytanie na przykład bywało niebezpieczne. Ale tutaj
No właśnie, i tutaj jeżeli widać mój ekran, a mam nadzieję, że tak, to chciałam Wam tylko pokazać tę stronę, jak ona wygląda. To jest magia i miecz generator kart. Jeżeli to wpiszecie, magia i miecz EU, to Wam się pojawi. Nie korzystam z tego pierwszego, bo mi zawsze wychodzą błędy. Natomiast już sobie zdecydowanie z chęcią korzystam z tych. I wchodząc w taki, to jest po kliknięciu tego linku pojawia się właśnie Cardmaker, gdzie mogę zmienić dowolnie wszystko: siłę, moc, obrazek, obszar startowy, zdolności. I jest to, jeżeli macie do nauczenia się czegoś o jakichś postaciach, zapamiętanie, kim te postacie były i jak one funkcjonowały, albo w ogóle samemu wybranie tego, samodzielnie wybranie, co w tych postaciach było ważne, scharakteryzowanie, jak to nauczyciele kochają mówić, różnych postaci, to nie widać, tak? To w takim razie to jest kolejny link, to ja już nie będę może linkować dla wszystkich, jeżeli udostępniać ekranu, jeżeli nie wszyscy widzą, ale na pewno te linki też wszystkie umieszczę, które chciałam Wam pokazać. Dlatego, że właśnie to jest bardzo, bardzo proste narzędzie do nauki historii, do nauki o literaturze. Więc tutaj jest to bardzo proste i jest w dodatku po polsku, więc nie trzeba w żaden sposób się tutaj martwić, że się nie zna za dobrze angielskiego. Są strony, i to jest kolejny link do umieszczenia pod nagraniem, które pozwalają zrobić fałszywą stronę Facebooka czy Instagrama dowolnej postaci. Nielegalne jest robienie takich stron koleżankom czy kolegom. Jest to przestępstwo, i więc nie polecam. Natomiast już bohaterom literackim jak najbardziej można. I tutaj są znowu proste strony. Tym razem akurat ta strona, do której ja będę Wam linkować, to jest strona, która jest po angielsku, ale jest bardzo intuicyjna. Tutaj tego angielskiego nie trzeba znać na tyle dużo, żeby umieć kliknąć generuj Snapchata, Facebooka, WhatsAppa. Robi się to bardzo prosto, można właśnie własne zdjęcia, własne opisy, czasami na przykład dialogi między postaciami, i w ten sposób na przykład część osób bawi się, wymyślając własne dialogi między bohaterami literackimi, między pisarzami lub pisarkami. Tutaj to też jest ważne. Jak zrozumieć bohatera i bohaterkę? Można też to, co Wam czasem nauczyciele zadają, czy proponują, napisz list kogoś tam do kogoś tam. Nie chodzi o to, żeby koniecznie pisać list, tylko chodzi o to, żeby zmusić się do tego, żeby spojrzeć na pewne sytuacje. Facecie, tak właśnie, facecie tak działają, dokładnie za pomocą fałszywego Facebooka różne postacie historyczne czy literackie z sobą łączą i wymyślają jakieś szalone dialogi między nimi. Natomiast tutaj, jej słowami, zmuszamy się do tego, żeby na pewną sytuację spojrzeć z czyjegoś punktu widzenia i spróbować opisać językiem tej osoby. Wyobrażacie sobie, że gdyby szkołę miało pisać Harry Potter, Hermiona i Ron, to byłyby to trzy zupełnie różne opisy, przy czym Ron pewnie nie oddałby na czas. Albo by zapomniał, albo napisał jedno zdanie na odwalsie. Bo jego talenty były gdzie inne, a na pewno nie gdzie indziej, niekoniecznie w opisywaniu szkoły, i nie była ona, system nauczania nie był chyba jego priorytetem. Hermiony byłoby czyściutkie, ładniutkie i długie i analityczne. No właśnie, więc tutaj Hermiona zrobiłaby za niego. No pewnie tak, pewnie by nie wytrzymała i go wyręczyła. Dream Team, czyli ten super zespół. Wybieramy bohatera, który nam się podoba, dowolnego, i szukamy innych bohaterów literackich, książkowych, w grach, w historii, który jest jakoś podobny. I dlaczego, tak? Czyli musimy uchwycić
tą jedną cechę, która mówi właśnie w tym jest podobny, właśnie to jest to niesamowite, jest dlatego ciekawe. To, co mi się podoba w tym bohaterze, ma też ta i ta postać. Albo w ogóle dochodzimy do wniosku, że u tego mi się podoba, a u innego bohatera zupełnie nie. I dlaczego? No, czyli mamy, dajemy sobie taką możliwość poszukania kontekstów w różnych książkach, ale też w różnych dziełach sztuki, bo film jest dziełem sztuki, niektóre gry potrafią być dziełem sztuki, więc komiks potrafi być dziełem sztuki i to żaden wstyd to czytać. W ogóle nie bójcie się tego, że nie każdy musi czytać tylko najpoważniejsze lektury i najlepszych pisarzy i tylko tych, co Nobla dostali. Jeżeli czytacie coś, co sprawia wam przyjemność, nawet jeżeli wiecie, że to nie jest najwyższych lotów książka, ale jest dla was przyjemna w czytaniu, to po prostu ją czytajcie i nie miejcie żadnego poczucia winy z tego powodu, bo po to właśnie ta książka powstała, żeby sprawić wam przyjemność. Więc bawcie się, czytajcie mangi, i się tym, tym po prostu dajcie sobie na to przestrzeń, nie dajcie sobie wmówić, że powinniście czytać tylko, tylko lektury. Tutaj są zdjęcia, no właśnie, prostego mema z Wokulskim, to jeżeli ktoś nie doszedł do tego etapu lektur, no to jest po prostu żart z bohaterów, bohatera lalki. Takiej powieści, którą potem trzeba w szkole przeczytać. Tutaj ten portret to jest zdjęcie, to jest zrobiony Snapchat z portretu, który nie jest portretem aktora Roberta De Niro. Za chwilę kończymy, Marianko. Nie jest portretem aktora Roberta De Niro, to jest portret, który wisi w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jest to jakiś XVII-wieczny chyba. Sobowtór Roberta De Niro. Więc tutaj jest, chciałam wam tylko pokazać, jak Snapchat wygląda. I jeszcze obok ten ciemny pasek, to jest playlista Lorda Voldemorta. Czyli znowu, tutaj jest akurat na Spotify zrobione prosta playlista, ale po co ją robić? Po to, że musicie się zastanowić, co taki Lord Voldemort mógłby słuchać. I jest to zabawa z jednej strony, z drugiej strony zmusza do zastanowienia się nad daną postacią. Czy Wokulski źle ulokował uczucia? No teraz pewnie w ogóle by go nazwano stalkerem, no jednak łaził za kobietą, która nie była specjalnie zainteresowana i nie potrafił odpuścić sobie, więc no cóż. I Marianna pytała, kiedy kończymy? Mariano, ja myślę, że ja mogę zakończyć teraz, ale chciałabym wam dać czas, jeżeli tego potrzebujecie, na wasze pytania. Mogę spokojnie poświęcić wam chwilę krótszą lub dłuższą, żeby wam odpowiedzieć. Dam link do publikacji, ciągle przeprosi, tak samo pod nagraniem, ciągle z przeprosinami, że nie ma w tej publikacji ilustracji, ale po prostu nie było takiej możliwości, żeby te ilustracje zrobić. Publikację natomiast będziemy robić, te ilustracje, tylko już w wolnym czasie, własnym sumptem, gdzieś tam w wolnej chwili, bo po prostu projekt się skończył. Jak to w projektach takich edukacyjnych bywa, pieniądze się skończyły, nie był przewidziany grafik, więc grafika nie było. Ale wymyślimy coś. Dlatego chciałam wam... Jaka jest moja ulubiona... Czy może pani podać nazwę tej strony, na której wykonana została ta karta z talizmanu? Tak, to jest generator, magia i miecz, generator kart i to jest magia i miecz EU bodajże. Jaka jest moja ulubiona książka? Ja mam wiele ulubionych książek, ale myślę, że książkę, którą bardzo chciałabym... Znaczy mogę ją czytać w kółko i regularnie do niej wracam, to jest Mistrz i Małgorzata i to jest taka moja przyjemność, do której wracam na stop. Nie polecam czytania zbyt wcześnie. To znaczy uważam, że dobre książki przychodzą w odpowiednim czasie, jeżeli coś jest dla was teraz za trudne. No to jest za trudne, za nudne, niech sobie poczeka na lepszy czas. Jaki jest mój stosunek do twórczości Sienkiewicza?
Ja nie cierpię Sienkiewicza. Nienawidziłam go w podstawówce, nie lubiłam w liceum i nienawidziłam na studiach polonistycznych. I myślę, że jestem stała w tym uczuciu niechęci do jego grafomanii, rasizmu, mizoginizmu i wszystkiego, co tam on sobie hodował. No i cóż, no tak mnie. Czy czyta pani książki fantastyczne? Lubię książki fantastyczne, aczkolwiek nie czytam zbyt dużo współczesnej fantastyki. Bardzo lubię Ursulę Le Guin. Natomiast zamiast książek fantastycznych uwielbiam science fiction i czytam namiętnie książki science fiction. Więc jeżeli o książkach science fiction mogę też gadać godzinami, ale to nie jest moment na to. Jakie książki polecam? Dla nastolatków ostatnio, i myślę, że trochę zbyt później, to jest trochę zbyt późno, jak dla mnie, przeczytałem trylogię fanfic, która jest pisana z myślą o nastolatkach, i mnie zaciekawiła. Ja myślę, że jest w ogóle dużo takich książek, które są dobre w tym zalewie książek też słabych czy źle. Czy anime rozwija kreatywność? Myślę, że anime potrafi rozwijać kreatywność. Czy czytała pani Nawiedzony dom? Swojego czasu, kiedy była mniej więcej w waszym wieku, czytałam namiętnie wszystkie książki Chmielewskiej i ponieważ pracowałam u rodziców, to w barze, to wszystkie zarobione pieniądze wydawałam w księgarni na Chmielewską i Agatę Christie, kiedy miałam tam naście lat. Czy będzie kolejne webinarium? Mam nadzieję, że tak. Eragona uwielbiam. Lubię anime i myślę, że wy jesteście w ogóle najfajniejszymi, najciekawszymi polecaczami książek. Ja sobie potem z przyjemnością też przejrzę jeszcze raz czat, żeby poznać te wszystkie tytuły, których nie zauważyłam. Czyta pani science fiction? Czytam. Namiętnie i kocham science fiction, oglądać i czytać. Dziękuję serdecznie. Mi jest bardzo, bardzo miło, że mogłam Wam poopowiadać o książkach i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję. A jeżeli tylko tak się zdarzy, to natychmiast takie webinarium zorganizujemy. Dziękuję, dziękuję Wam z całego serca i dziękuję bardzo. Do zobaczenia.